zadzwoniła do mnie niepełnosprawna kobieta, która zrelacjonowała mi rozmowę z urzędniczką z PFRON, ponieważ chciała się doradzić w pewnej kwestii. Czy może pracować na drugim etacie? U jednego pracodawcy, jest graficzką, pracuje jednego z pracodawców, pracuje od godziny od do, czyli nie ma zadaniowego systemu pracy. I co ta urzędniczka jej powiedziała? Proszę panią, ale pani może pracować 35 godzin tygodniowo, jak będzie kontrola, co na to? PIP powie, etc., etc. Nie powiedziała, czy może, czy nie, ale zasiała w jej sercu bardzo taką wielką niepewność. I wielu z was prawdopodobnie mogłoby się przestraszyć i nie podjąć tej pracy. No bo pani urzędniczka, wiecie, zresztą nie pytajcie się urzędników PFRON na takie tematy, bo na temat czasu pracy to ona ma raczej zerowe pojęcie. Nie ponosi żadnych konsekwencji to, co powie. Może wam powiedzieć wszystko i was zniechęcić. No zresztą to już mówił były prezes PFRON, że PFRON dba, żeby wpływy do PFRON były jak największe. Zadzwoniłem i powiedziałem, że wie pani, ale niech się pani niczego nie obawia. Spokojnie pani może pracować na dwóch etatach i zasugerowałem jej, żeby ten drugi etat miała w systemie zadaniowym. Żeby się nikt nie czepiał. Tak więc przesiejcie przez sito to, co mówią urzędnicy, przez telefon. Dlatego ja często mówię, lepiej wysłać zapytanie drogą e-mailową o interpretację przepisu czy wyjaśnienie jakiejś kwestii, niż porada telefoniczna. Słowa nic nie kosztują urzędników, a was może to kosztować bardzo wiele. Tak więc kobieta odetchnęła z ulgą i na końcu powiedziała, panie Marcinie, no dosyć, że PFRON tak kiepsko wygląda z aktywizacją, mało angażuje się w aktywizację osób niepełnosprawnych, to takie jeszcze kłody by nam rzucało pod nogi. Tak więc spokojnie na dwóch etatach możecie pracować. Na ilu etatach możecie wzbudzić swoje zainteresowanie i trzeba być ostrożnym? Mówiłem już to w rolce. Możecie przeskrolować i zobaczyć.